Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i moi drodzy kontynuujemy przygodę. Jak widzicie, jestem tutaj na plaży, za mną nie bez przyczyny są te wijące się ośmiornice i pragnę na samym początku tego nagrania i tego odcinka zawalczyć z jedną z nich. Natomiast jak już je pokonamy, to chciałbym zawalczyć z tym dużym gostkiem, który tutaj sobie spacerował wzdłuż tej plaży, więc myślę, że ten odcinek będzie bogatszy w walkę niż poprzedni. Także co, pulujemy to. O, w mordę. Chyba się spulowało. To jest jakaś zwariowana machina mordercza. Ale ma dzioba, słuchajcie. A, odciąłem jej łapy. Znaczy łapy, te ośmiorniczki. Ogólnie chyba już wiem, że to jest ta osłonica, przed którą ostrzegał nas kupiec. Bo tutaj zobaczcie, że ona jest twarda skorupa, a środeczek mięciutki. A, bo tutaj. Okej, ona nie jest trudna do pokonania. Po prostu trzeba dobre miejsce atakować. O, jest też malutka. O ty. Okej. Sporo mi tu przywróciło to flaszek, bo miałem dwie, a mam cztery. Zobaczmy, co tu padło. Jajnik ośmiornicy lądowej. Ośmiornicy. Czyli to jest ośmiornica, a nie osłonica. Więc to chyba jeszcze nie jest to, na co znaleźliśmy notatki. Czy jest sens pokonywać też tamtą? Jeżeli będę szukał jajników ośmiornicy, to zdecydowanie tak. Natomiast dla samego zabijania jej zdecydowanie chyba nie ma sensu. Także tutaj jeszcze jakiś przedmiot leżał. Aha. Jeszcze jeden jajnik ośmiornicy. Ciekaw jestem, czy ten jajnik wypadł z tej dużej, czy jednak może z tej małej. Może się okazać, że to z tej małej wypadło. Okej, ona się spulowała, ale ona jest mi tutaj do szczęścia niepotrzebna, tak jak mówiłem. Więc totalnie nie mam zamiaru się nią zajmować. Mam nadzieję, że ona za to się ode mnie odczepi. Bo chciałem sobie tutaj zawalczyć teraz z tym dużym gostkiem. Albo właśnie jest literówka, no bo już tutaj literówki się zdarzały niejednokrotnie. Więc może osłonica powinna być ośmiornicą. Cholera wie, być może. Ten duży może być trolem. Myślę, że tak. I teraz powiem Wam szczerze, że troszeczkę
Wejdę sobie tutaj. Troszeczkę żałuję, bo u kupca nie kupiłem sobie łuku. A myślę, że może się przydać. Więc wracamy po łuk. Patrzcie, nie wszystkie ptaki uciekły. Okej. Okay. Na półeczkę sobie wskoczę. Na półeczce nic ciekawego. Okej, okay. Wrócę szybciutko do kupca. Kupię sobie u niego łuki strzały. Dobrze jest mieć łuki strzały, z racji tego, że one się często przydają właśnie, żeby sobie spulować jakiegoś mobka, żeby nie musieć podchodzić za blisko, ewentualnie, żeby chociażby postrzelić właśnie ptaka, który gdzieś tam siedzi na klifie i zaraz nam spierdzieli. Więc to może być w sumie dobry zakup, a to chyba nie było jakieś drogie, a ja jestem w miarę dziany, więc myślę, że sobie możemy tutaj pozwolić zaszaleć. Kup. Łuk kosztuje 600. Strzały natomiast kosztują 20 za sztukę. Ja myślę, że tutaj więcej niż 30 raczej mi się nie przyda na tą chwilę. Więc też kolejne 600 nam poleci. Dobra, i teraz możemy sobie to wyposażyć. Czyli tu strzały już się same wyposażyły. Halabardę zdejmę z wyposażenia, bo w ogóle z niej nie korzystam. Natomiast w miejsce tarczy włożymy sobie łuk. I teraz możemy sobie podmieniać i celować i strzelać. Cyk. Elegancko. Wracamy na ścieżkę. Czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, bo ja tutaj na wyposażeniu mam takie coś. Odrzuć wszystkie runy i wróć do... Myślałem, że to jest takie piękne jak kość wiodąca do domu, ale nie jest. Bo jest odrzuć wszystkie runy i wróć do ostatniego odwiedzanego miejsca łaski. Czyli nie możemy sobie od tak wrócić do ogniska. Musimy znaleźć jakiś inny przedmiot, który nam to zapewni. Wytwarzać jeszcze nie możemy. Wysyłek operacyjny, znak. Ok, no tutaj nie mam jeszcze nic takiego jak kość wiodąca do domu z Dark Souls 3. Musimy to znaleźć. Widzę, że się też zaczyna robić wieczór i trochę mnie to niepokoi, bo podejrzewam, że nie bez przyczyny. Jest tutaj dodany cykl dnia i nocy. W związku z tym prawdopodobnie w dzień są inne moby, w nocy są inne moby. Więc pytanie, jak tutaj jest w tym przypadku. Nie dowiemy się, dopóki nie dotrwamy do nocy. Okej, gdzie jest ten gigant? Myślę, że sobie tutaj mogę z nim zawalczyć. Pytanie, czy to nie jest czasem ten troll? Może trzeba go przycelować z łuku w czoło? Okej, trzymaj się Bama, pozdrawiamy serdecznie. Do potem. Okej, znalazłem tego gościa. Myślicie, że to jest ten troll, który był w opisie? Myślę, że może jest taka szansa. No jest spory, myślę, że jest dosyć nawet tutaj mocny. Pytanie, czy to... Łuki. Wyposaż się w łuk, by móc z niego strzelać. Fajnie, że mi powiedzieliście, bo ja już strzeliłem. Jednocześnie możesz mieć wyposażone dwa typy strzał. Gdy posługujesz się łukiem oburącz, możesz przytrzymać L1, aby precyzyjnie wycelować. Użyj R, aby dokładnie się przymierzyć. R1 wystrzel pierwszą strzałę, R2 drugą strzałę, L1 precyzyjne celowanie. Oj,
O-o. A to nie jest nawet boss. Nawet nie ma swojego paska, słuchajcie. O kurde. Nie jest to miejsce, w którym się dobrze walczy. Bo nie ma tutaj miejsca, a ja się blokuję na skałach. Spróbuję pobiec gdzieś wyżej. On jest tuż za mną, jaki szybki. Okej, faktycznie zobaczcie, że go teraz boli głowa, bo mu strzeliłem z łuku. No, on jest prosty, jest powolny. No dawaj, dawaj. Chcę go tutaj koniecznie pocelować w głowę. Kurde. Coś niesamowitego. Nie to... Nie mam wprawy totalnie, jeżeli chodzi o strzelanie z łuku i celowanie, ale widzę, że strzelanie w tą twarz sporo nam tutaj pomogło wcześniej. Nie, jest to prosty przeciwnik, myślę, że go bez problemu pokonam, tylko muszę sobie znaleźć jakieś lepsze miejsce do walki, bo strasznie ciężko się walczy tam wśród tych skał. Dodatkowo jest jeszcze tak jakby spadek i ciężko jest tam się odnaleźć, więc muszę znaleźć lepsze miejsce do walki z nim. Szczególnie, że no, zabrałem mu ponad pół życia, powiedzmy, za pierwszym podejściem, więc no raczej nie powinienem tutaj mieć z nim ogólnie problemów. Także wyjaśnijmy go po prostu i miejmy to za sobą. Tylko najlepiej by było najpierw podnieść nasze runy. Okej, one są akurat tutaj. Nie wiem, w dziwnym miejscu się pojawiły te runy. Nie wiem, czy ja tu w ogóle byłem? Przez przypadek chyba ja tu się znalazłem. Dobra, jest tutaj. Chyba mnie zauważył, tak? Tak, czy to jest dobre miejsce do walki? Cholera wie.
O! Nice. Prowokuję go tutaj do uderzenia w ziemię. Ale nic mi to nie da, bo nie sięgam do jego głowy, nie? O kurde. No widzicie? Teraz zasłania głowę. Da się czego się uleczę, nie będę ryzykował. Oj! Mam dużo leczenia. Ten atak. Oj, oj, oj. Okej, oberwał w twarz, jak widzieliście. Czyli to była ta podpowiedź, o którą w sumie warto było walczyć u kupca. Niestety Gostek dał mniej dusz, czy tam run, niż kosztowała ta podpowiedź. Także no okej, spoko. Sam bym się gdzieś tam domyślił, że warto walić go w głowę. Nawet się udało teraz pocelować go mieczem, więc ogólnie jestem z siebie dumny. No i przez to, że w sumie niewiele tutaj zwiedziłem, to mogę teraz wrócić sobie do miejsca łaski i sobie tam przysiąść, żeby mieć nie 3, a 5 flaszek do picia. Myślałem właśnie o tym z ataku ze skoku, ale jakoś nie mam tutaj jeszcze opanowanego go tak dobrze i jakoś nie czuję się w tym dobrze. Także zasiądę sobie tutaj, witam serdecznie Katarzyna, widziałem, że do nas dołączyła. Tylko nie wiem, czy że już wcześniej, a jej nie przywitałem, czy Kasia się po prostu nie przywitała. A nie, jest, siema, kurde, jestem ślepy, sorry. Dobrze. Ju, witam serdecznie. Odpoczynek jest, butelki są, zaklęcia nie mam, sortuj skrzynię bez sensu, oddal się. Fajnie, pokonany ten gigant, pokonana ośmiornica. To gdzie lecimy teraz, moi drodzy? Może polećmy do tego tutaj kościółka, który nam wskazuje to ognisko. Może tam będzie jakaś fabularna rozmowa, może kurde w końcu tego wierzchowca bym odkrył, bo takie bieganie na piechtę to jest masakra. Jeśli to wygląda na PS4, chyba klatkarz jest odblokowany, nie wiem o co chodzi z odblokowanym klatkarzem, nawet nie wiem co to znaczy, ale tak, jest odblokowany, cokolwiek by to nie znaczyło, to się zgadzam. Gra się naprawdę dobrze, działa to bardzo dobrze. Dobrze, tutaj coś jest. Złoty run. Kasia dopiero dołączyła. O, patrzcie, tutaj nam pokazuje ten strumień mocy, że mamy tam chyba wejść do środka. Nie wiem, czy leci powyżej 30 klatek. Ja
Nie jestem w stanie rozpoznać takich rzeczy. Kościół Elecha. Okej, okay, dotknijmy tutaj sobie tego miejsca. Zawsze to jest troszeczkę dalej. Za pomocą mapy możesz błyskawicznie przemieszczać się między odkrytymi już miejscami łaski, jednak nie można tego robić w niektórych lochach i innych obszarach. Fajnie, czyli tutaj mając to odblokowane, to jest dobrze. Tutaj sobie siedzi Święty Mikołaj. Jakiś gostek w przebraniu Świętego Mikołaja. Tutaj natomiast mamy wzmacnianie oręża. Przy stole kowala możesz wydawać swoje runy i wzmacniać oręż. Gdzieś na ziemiach pomiędzy możesz natrafić na kowala, u którego twój oręż ma szansę stać się jeszcze mocniejszy. Ok, czyli troszeczkę możemy sobie sami kamieniem kowalskim tutaj naprawiać. Zobaczmy. Wzmocnij oręż. Zobaczmy. Korzystając z menu kowala możesz wydawać runy i kamienie, by wzmacniać oręż. Przy stole kowala możesz wzmocnić swój oręż najwyżej do poziomu plus 3. Gdzieś na ziemiach pomiędzy możesz natrafić na kowala. Ok, czyli sami możemy sobie zrobić plus 3, natomiast chcąc zrobić to wyżej, musimy już znaleźć kowala. Ja nie widzę sensu najmniejszego na tą chwilę, żeby sobie tutaj cokolwiek rozwijać. To jest pierwsza broń, podstawowy, długi miecz, więc być może znajdziemy coś fajniejszego w przyszłości. Szkoda mi kamieni na to, na tą broń. Szczególnie, że ja tutaj, jak widzicie, jestem kosimazakiem totalnym, wszystkich składę tym długim mieczem, więc nie mam obaw. Jesteś zmatowieńcem, widzę to. I widzę również, że nie pragniesz mojej głowy, więc może zechcesz coś kupić. Jestem Kale, dostawca towarów wysokiej jakości. A jest przebrany ze Świętego Mikołaja. Dobrze, możemy tutaj wybrać rekomendacja, cokolwiek by to nie znaczyło, informacje o Kale, sprzedaj i kup. Zobaczmy, co on ma przy sobie. Na pewno ma sztylety do rzucania, na pewno ma teleskop, pozwala widzieć odległe rzeczy. Kurde, kupiłbym sobie taki teleskop. Remedium wezwania zgiętego palca. Odkrywa znaki przyzwania, współpracy i wrogie. Zobaczmy opis. Przedmiot do gry sieciowej. Można go użyć również w menu gry wieloosobowej. Ujawnia kooperacyjne i rywalizacyjne znaki przyzwania w grze. Kooperacyjne znaki przyzwania mają kolor złoty, a wrogie czerwony. Ok. Pusty garnek. Co tu dalej mamy? Skórzana torba umożliwia trening tworzenia przedmiotów. Trening tworzenia przedmiotów. To jeszcze nie jest tworzenie przedmiotów, to jest dopiero trening. Skórzana torba z tłuczkiem i moździerzem, małym ostrzem oraz kilkoma innymi narzędziami umożliwia tworzenie przedmiotów z poziomu menu głównego. Zwiększa szanse na przetrwanie i zwycięstwo w walce. Czyli to jest trening, czy co to jest? To chyba jest to, także idźmy w to. Może się przydać. Lećmy dalej. Na pewno ma strzały, na pewno ma pochodnię, którą też sobie chętnie kupię. Na pewno ma dużą tarczę skórzaną, z którą zaczyna bohater bodajże, więc tutaj jakbyście chcieli skórzaną tarczę bohatera, to tutaj można ją kupić. Mamy też kolczą zbroję całą. Oprócz tego butelka niesamowitego eliksiru, krótki zapis przekazujący wiedzę. Nie wiem, co to za butelka, ale to są prawdopodobnie może jakiś skład, receptura. A tutaj mamy informacje o ruinach punktów orientacyjnych. Na razie nie będę tego kupował, bo mamy tutaj coś ciekawszego. Zwiększa możliwości tworzenia. Pozyskaj tę wiedzę, by móc tworzyć następujące przedmioty. Kościana strzała i kościany bełt. Czyli tak naprawdę będę mógł sobie sam tworzyć strzały i bełty. Nie będę musiał już kupować u kupca. Tutaj mamy natomiast tworzenie blask kamienia, ożywcze peklowane mięso i ożywcze peklowane białe mięso. Cokolwiek by to nie było.
I do tego jeszcze mamy książkę z przepisami, by móc tworzyć następujące przedmioty. Garnek z wodą święconą oraz garnek wody święconej ze sznurkiem. Więc w końcu tutaj, kupując za tysiaka, będziemy mieli zastosowanie dla tych garnków. Te garnki to są po prostu naczynia na nasze twory, które będziemy mogli wytworzyć. Spoko sprawa. Ale ja nie kupuję tego i myślę, że te bym sobie kupił, ale chyba jeszcze nie na tym etapie, bo jestem tutaj już za biedny, a chciałbym trochę rozwinąć postać później, więc nie będę wydawał na takie pierdowe na razie punktów. Muszę tylko pamiętać, że to tu jest i tyle. I przed chwilą powiedziałem, że nie chcę wydawać kasy na pierdoły, a wydałem 500 na teleskop, także no comments. I już nie ma tutaj tej rekomendacji. Ciekawe, o co chodzi. Selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okej. Dowiedzieliśmy się. Nie ma tej rekomendacji. Nie wiem, co to było. Prawdopodobnie chodziło o to, że ten kupiec by nam polecił, jakie przedmioty warto u niego kupić. Do wytwarzania niektórych przedmiotów będą ci potrzebne pęknięte garnki lub inne pojemniki. Przedmiotów takich będzie można wytwarzać najwyżej tyle, ile masz pojemników. Przedmioty zgromadzone w pojemnikach zużywają się wraz z ich użyciem, jednak same pojemniki nie znikną. Spoko. Czyli raz kupione pojemniki mamy już na zawsze. No i fajnie, porozmawiałem sobie z tym kupcem. Ognisko wskazuje mi kolejną ścieżkę, czyli tamten kierunek. I najprawdopodobniej obierzemy go już w kolejnym odcinku, bo tutaj sobie zakończymy, moi drodzy. Zwiedziliśmy plażę, walczyliśmy z ośmiornicą, trolem i spotkaliśmy kolejnego kupca i nauczyliśmy się kowalstwa. I możemy teraz wytwarzać przedmioty. Zobaczmy, czy już teraz będę mógł wytwarzać te przedmioty przy ognisku. Nie. Nie robi się tego przy ognisku. Pisało, że z poziomu menu głównego. Jest. Tworzenie. Korzystając z menu tworzenia, możesz wytwarzać różne przedmioty, używając znalezionych materiałów. Możesz uczyć się, jak wytwarzać nowe przedmioty, znajdując książki z przepisami. No i tutaj mamy wszystkie przedmioty, które możemy wytworzyć. I na przykład pigułki neutralizujące potrzebujemy zioła jaskiniowego mchu i głowy wielkiej ważki. Natomiast do garnku ognia potrzebny jest grzyb i niegasnący motyl. To mógłbym sobie wytworzyć w momencie, jakbym miał na przykład garnki, bo widzę, że składniki już mam. Garnek ognia ze sznurkiem. Nie mamy sznurka. Kościana strzała. O, a nie, strzałka, sorry, to nie jest strzała. Rodzynek z jarzębiny. Nakarm strugę, by przywrócić punkty życia. Struga, z tego co pamiętam, to była ten konik, właśnie się tak nazywał na cutscence. Ogniste bełty, ogniste strzały, remedium, wezwania zgiętego palca oraz tęczowy kamień, który po umieszczeniu świeci kolorowym światłem służącym za przewodnika. Spoko. Fajnie, na razie takie rzeczy możemy wytwarzać, także nie ma biedy, ale też nie ma szału. I to tyle, moi drodzy. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy przygodę. Na YouTubie na odcinku się już żegnamy. Także pozdrawiam serdecznie. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Do zobaczenia i do następnego.